Cześć, witam serdecznie w drugiej części filmu. W pierwszej części zrobiliśmy pudełko. I teraz zrobimy albumik. Albumik jest do zrobienia bardzo, bardzo prosty. Ja Wam tylko pokażę, jak to zrobić tak konstrukcyjnie. W tym moim albumiku jest taki... W tym moim pudełku jest taki albumik. I w tym albumiku chodzi o to, żeby on się rozkładał i można go było tutaj złączyć i go sobie gdzieś postawić. Z tym, że tak, żeby go wykonać, potrzebujemy wykrojników. Chociaż ja dzisiaj zrobię bez wykrojników, ale pokażę Wam jakby, co też mnie zainspirowało. Mam takie wykrojniki z Actiona, na przykład te kółeczka. To są wykrojniki symetryczne i tutaj o symetrię chodzi. Czyli potrzebujemy kawałka papieru, który będzie symetryczny. I na przykład ja tutaj już wycięłam sobie strony do tego albumu, który Wam teraz pokażę. I chodzi o to, że jak go zabigujemy, żeby to było symetryczne i żeby można było to ze sobą skleić. No i takim właśnie symetrycznym, na przykład mamy tutaj ten kształt takich dwóch kółeczek, które tutaj zabigujemy, to można ładnie go złożyć i mamy taki albumik okrąglutki zrobiony. Można też na przykład użyć takiego tutaj. One też są o tyle fajne, te wykrojniki. Ich już nie ma w Actionie, ale gdzieś może na jakichś bazarkach. Być może jeszcze gdzieś są dostępne, że one od razu mają, są trzy wielkości, więc możemy wyciąć bazę i możemy później dociąć sobie ten element taki już z papieru skrapowego, właśnie tym mniejszym wykrojnikiem. Także ten też jest symetryczny, bo możemy go przebigować na pół i też nam się ładnie złoży. Ja używam tutaj właśnie tego elementu, to jest właśnie ten albumik, on mi się kojarzy z takimi domkami. Jakimiś takimi właśnie rosyjskimi czy tureckimi tymi pałacami. No i też na przykład jest taki element, który też tutaj się nada. Ale oczywiście, jeżeli tego nie mamy, to można zrobić po prostu zwykły prostokąt, ale można też na przykład koło zabigować i to też będzie w porządku. Dobra, to odkładam. Bierzemy się do dzieła. Ja ten albumik zrobię teraz z takiego papieru, z papieru oczywiście kraftowego, ale zrobię z prostokątów i ten prostokąt ma wymiary 4×7,5 cala, 7×4, więc będę bigować na 3,5. Biguję po tej stronie. O, i widzicie, i to nam się złoży i to będzie jakby jedna strona, którą będziemy dokleić. Dobra, czyli wszystko biguję na 3,5. I też tutaj Wam pokażę, że możemy się pokusić na przykład też w tym przypadku na przykład do zrobienia kieszonek. Oczywiście w tych kieszonkach nie może być nic bardzo jakiegoś przestrzennego i jakiegoś takiego mocno wystającego, ale oczywiście można to i tak zrobić. Pierwsze co robię, to oczywiście zaginam kością, tak żeby mi się to wszystko ładnie pozaginało. I tamten albumik mam na 4. Pamiętamy, że tutaj mamy wypukłą część, tutaj mamy wklęsłą, czyli ta wypukła idzie do środka, a wypukła na zewnątrz. Pamiętamy przy bigowaniu o tym. Dobra. I teraz tak, mogłabym po prostu posklejać w taki sposób całościowy, ale możemy zrobić tutaj sobie też kieszonki. Co prawda kieszonki nie będą zbyt głębokie, ale to też nie o to tutaj nam chodzi. Także nakładamy klej tutaj na górę, na boki i tutaj i będziemy sklejać. I lecimy dalej. Tutaj też. I sklejamy. Coś tutaj mnie nierówno za bardzo wyszło. Dobra. Kolejny. Tutaj też taką literkę U w skleju robimy. Oczywiście można by było tutaj w całości nałożyć kleju, ale mówię, też możemy tutaj się pokusić o zrobienie kieszonek. I na przykład w te kieszonki jeszcze powtykać tagi.
Dobra. I ostatnia. I ostatnia. Dobra, i teraz wezmę tutaj wszystko, jeszcze podociskam kością. I tak wygląda nasz albumik. W taki sposób będziemy go wsadzać. Tutaj ten grzbiet coś nam tak nie wyszedł zupełnie idealnie, ale to nie szkodzi. I teraz potrzebujemy dwa magnesy. Ja wezmę takie większe może. Dobra, biorę dwa magnesy. I teraz tak, ja przyklejam za pomocą taśmy PET. I tutaj będziemy później jeszcze doklejać taką taśmą błonkową zrywalną. Tutaj mam nożyczki. I teraz tak, odcinam kawałek taśmy. I przyklejam, nie za blisko brzegu, bo później to będę chciała zakleić. Dociskam. I ściągam. I przyklejam tutaj magnes. I od razu ten magnes zaklejam taśmą, tą właśnie włókninową. To nam tutaj dodatkowo jeszcze zabezpieczy, zwłaszcza, że będziemy później to w drugą stronę też jakby do siebie przyczepiać, więc tutaj, żeby nam on później gdzieś się nie wyrwał. Dobra. I teraz robię tak. Nakładam tutaj ten magnes. Biorę kawałeczek tej taśmy PET znowu. I przyklejam tutaj na magnesik. I teraz będziemy zamykać ten nasz albumik. I mocno dociskam to miejsce, gdzie mam magnes. Otwieram, o, i magnesik nam tutaj ładnie się przykleił. I teraz tak, popatrzcie. Automatycznie mamy tutaj tak, że możemy, o, zrobić taką fajną tę gwiazdeczkę z tego. A dwa, że ten magnes jest na tyle mocny, że on jeszcze nam tutaj trzyma. Może to nie jest jakieś mega mocne trzymanie, ale czuć, że on tutaj też jest dość mocno trzymany. Także zaklejam tutaj. No i oczywiście, może tutaj zacznę od tej strony. I oczywiście tutaj ozdabianie już zależy od Was. Tu Wam jeszcze tylko powiem, jaki wymiar będzie. Do oklejenia wszystkich stron. Otworzymy. Bierzemy linijkę, biorę ołówek. I już Wam mówię, że tutaj będzie 3 i 3,8, jeżeli dobrze, tak, 3 i 3,8. Na 3 i 7,8, ale to jeszcze sprawdzimy. Tak, na 3 i 7,8. Więc musimy tutaj taką ilość tutaj, tyle ile mamy tych ścianek, to tyle potrzebujemy takich elementów właśnie z papieru skrapowego. Oczywiście możemy też zostawić ten albumik tutaj, taki właśnie w takiej surowej formie, ale no tutaj okładki musimy zakleić, żeby zakleić te nasze magnesy. I teraz tak, ja już teraz oklejania tutaj przy Was robić nie będę, bo to już myślę, że nie ma większej filozofii. Natomiast powiem Wam tak, przede wszystkim nie możemy tutaj robić żadnych za bardzo kieszonek, klapek i tak dalej. Ewentualnie jakaś płaska kieszonka, jedna, dwie, tak maksymalnie, żeby on nam się ładnie składał też ten albumik. Także mówię, z dwie kieszonki może gdzieś tam dać, ale nie za dużo. Natomiast żadnych klapek i żadnych takich rzeczy, które mają podwójne bigowania, no to nie za bardzo, bo on nam później się po prostu nie złoży. A musimy go później też zapakować tutaj do naszego pudełka. O, tak jak widzicie, tak to wygląda. Tutaj luzu trochę jeszcze jest, także coś można dać. No i tak jak widzicie, tutaj też za bardzo jakiś nie zrobimy, nie wiem, czy to widać, ale tutaj, no, tutaj jeszcze kawałek luzu jest, także jakichś za bardzo tutaj wystających rzeczy też nie możemy dać do tych kieszonek, które nam tutaj powstały, ale jakiegoś na przykład takiego malutkiego taga, to czemu nie? Zaraz tutaj zobaczymy, co prawda takiego dużego, no ale tylko Wam pokażę, że tutaj można właśnie jeszcze ten albumik taki tak wsadzić. O, tylko że krótszy, taki, żeby on delikatnie może sam coś wystawało. Także to jest to taki dodatkowa jeszcze ozdoba tej naszego albumiku. No, także tak to wygląda. Ja sobie albumik później jeszcze ozdobię i pewnie Wam dziś jeszcze tutaj pokażę na kanale, jak to wszystko wyszło. I przypominam Wam, że na mojej grupie Skrapuj Sen robiłam, jest konkurs, który właśnie przy użyciu tych dwóch
tych dwóch tutoriali, które są na moim kanale, czyli na pudełko i na albumik. Zadaniem waszym jest wykonać pudełko i albumik w dowolnej formie, dowolne papiery, jaki wam się podoba, i wstawić go na moją grupę z hashtagiem wyzwanie z pudełkiem. I do wygrania będzie tablica do obigowania z Actiona, czyli ta nowość, na którą dużo osób poluje. Także można ją wygrać. Wszystkie informacje na grupie, w plakacie konkursowym. Tam wszystko będzie napisane, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i jaki będzie termin tego konkursu i wstawienia tych prac na grupę. Także dziękuję wam serdecznie. Mam nadzieję, że wam się ten tutorial podobał, że z niego skorzystacie. No mówię, to jest taka fajna forma. Na szybko, na ostatnią chwilę można zrobić prezent komuś. Także dziękuję wam bardzo. Pa!